Na moim kanale niegdyś mogliście oglądać filmy z serii najlepszych smartfonów. Dzisiaj powracamy z nowym odcinkiem, prezentując w nim z kolei 20 najlepszych telefonów w drugiej połowie 2020 roku. Niektóre z tych telefonów miały już swoją premierę, niektóre z nich natomiast zobaczymy lada dzień na sklepowych półkach. Posłuchajcie, co dla Was przygotowałem w tym zestawieniu, a jeżeli takie zestawienie spodoba Wam się, proszę zasubskrybujcie mój kanał, to mega mnie motywuje do dalszej pracy. Na moim kanale jest już prawie 1000 filmów, więc niedługo świętujemy. Jeden. Asus Zenfone 7 i 7 Pro. Ten telefon prawdopodobnie już się pojawił i być może niektórzy z Was już go mają w swoich rękach. Mowa tutaj o Asusie Zenfone 7 Pro. Telefon występuje w dwóch odmianach, z dopiskiem Pro i bez niego. Zwykła 7 ma słabszy procesor, bo mamy tutaj Snapdragona 865, gdzie w modelu z Pro mamy Snapdragona z plusem. W 7 mamy 128 GB pamięci wbudowanej oraz 6 lub 8 GB RAMu. Aparaty w tym telefonie nie mają stabilizacji. W modelu Pro natomiast pamięci jest dwa razy więcej oraz występuje tylko odmiana z 8 GB RAMu. Co warto dodać? Telefony nie mają notcha, choć w mojej opinii obracana kamera to coś, czego nie chcę oglądać w XXI wieku. 2. Oppo F17. Oppo jest telefonem, który wydaje się, że w naszym kraju kupi niewielka rzesza klientów, choć warto zaznaczyć, że w Indiach, gdzie usytuowany jest jego docelowy rynek zbytu, narobi sporo szumu. Jego premiera to wrzesień 2020. Telefon został zaprojektowany jako najcieńszy smartfon, który trafi na rynek w 2020 roku, a jego grubość to 7,48 mm. Jego waga natomiast to 164 gramy, gdzie średnia waga urządzeń dzisiaj to około 200 gram. Z ważniejszych rzeczy w telefonie znajduje się Super AMOLED w proporcjach 20:9 oraz bateria, która otrzyma możliwość szybkiego ładowania z mocą 30 W. Cena telefonu? Około 1200 zł. 3. iQOO 5. Ten chiński smartfon, który debiutował w sierpniu, ma ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu 120 Hz oraz procesor znany chociażby z wcześniej wspomnianego Zenfona, czyli Snapdragon 865. Telefon ma potrójny aparat oraz, uwaga, wspiera ładowanie 120 W. Te wartości naprawdę są oszałamiające, a to wszystko za cenę 3000 zł plus VAT i cło. Telefon możemy dostać z 8 lub 12 GB RAMu. Telefon ten może Wam przypominać parametrami Xiaomi Mi 10 Ultra. Przednia kamera to 16 megapikselów, a tylna 50. 4. Moto E7. Na polski rynek trafiły dwa nowe smartfony Motorola. Średniopółkowy model Moto G9 Plus oraz budżetowy model Moto E7 Plus. Moto E7 Plus działa szybciej od smartfonów Moto E poprzedniej generacji dzięki układowi Snapdragon 460. Do tego otrzymujemy 4 GB RAMu, 64 GB pamięci masowej i wyświetlacz 6,5 cala. Jest to Max Vision HD Plus o proporcjach 920. Zainstalowany system operacyjny to Android 10, a cena? Tylko 600 zł. 5. Realme X3 Pro. Realme szykuje się do zaprezentowania kilku nowych smartfonów, wśród nich Realme X3 Pro. X3 nie będzie najprawdopodobniej najbardziej wypasionym modelem w ofercie producenta, bo nie miałoby to żadnego sensu. Musi być tańszy od Realme X50 Pro, który startuje od 3000 zł, a jednocześnie powinien kosztować więcej niż Realme X3 Super Zoom, którego w Polsce kupisz za nieco ponad 2000. Wiadomo jednak, że X3 Pro będzie konkurowała z Poco F2 Pro i będzie to walka o tytuł najlepszego niedrogiego flagowca ze Snapdragonem 865 na pokładzie. 6. Samsung S20 FE. Ten film prawdopodobnie pojawi się około 27 września, zatem możliwe, że premierę miał 4 dni temu Samsung S20 FE. W przeciwieństwie do Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra, europejski Galaxy S20 Fan Edition zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 865. W telefonie pracować będzie bateria o pojemności 4500 mAh, 12 megapikseli w aparacie głównym, 12 megapikseli aparat ultra szerokokątny oraz 8 megapikseli teleobiektyw. Z przodu z kolei znajdziemy 32-megapikselową kamerę do selfie. Jak donoszą media, Samsung Galaxy S20 Fan Edition powinien pojawić się w sklepach w okolicy października w cenie detalicznej na poziomie 750 euro, czyli zapewne około 3799 zł. Xiaomi K30 Ultra. Zaledwie jedna minuta wystarczyła, aby Redmi K30 Ultra znalazł aż 100 000 nabywców.
Wielki sukces super średniaka to zasługa genialnej specyfikacji. Jeżeli napaliliście się kiedyś na ten telefon, to według informacji producenta, co zaznaczę mocno, według oficjalnego stanowiska, Redmi K30 Ultra oraz Mi 10 Ultra nigdy nie opuszczą Chin. Cena telefonu w Chinach to, uwaga, 1000 zł z groszami. Za 120 Hz, wspaniałe aparaty oraz kamerkę do selfie na wysuwanej taczce to naprawdę niewiele. Pewnie znajdzie się co prawda kilku cwaniaków, którym uda się sprowadzić ten telefon do Polski, ale szkoda tylko, że to co dobre zawsze musi nas omijać w Europie szerokim łukiem. 8. Motorola. Ta Motorola przypomina mi dzieciństwo. Zmienił się tylko ekran, z klawiszy na dotyk, a reszta została, powiedzmy, prawie niezmieniona. No może tym, że w tym telefonie mamy Snapdragona 710, 6 GB RAM-u oraz 128 pamięci wewnętrznej. Mamy również ładowarkę o mocy 15 W oraz mniej więcej 2 dni na jednym ładowaniu. Telefon zapewne znajdzie swoją grupę docelową, choć nie będzie mu łatwo, z ceną 6000 zł. Za tą cenę możemy prawie całej swojej rodzinie kupić po telefonie od Xiaomi, a i jeszcze na ułożenie sobie życia wystarczy. 9. Realme X7 i X7 Pro. Zejdźmy może na chwilę na ziemię i powiedzmy sobie o X7 Pro. Wybaczcie, że w tym odcinku tyle dalekiego wschodu, ale jak mógłbym nie powiedzieć o telefonie, który bezpośrednio konkuruje z telefonami od Xiaomi. Jego debiut pierwotnie wyznaczono na 1 września, choć wygląd i specyfikacja już dawno nie stanowiły żadnej tajemnicy. Odpowiedź na K30 Ultra ma procesor wspierany przez 8 GB RAM-u, a jeżeli o procku mowa, to jest to MediaTek 1000+. Dorównuje on osiągami Snapdragonom 855 i 855 z plusem. Ten wykręca wynik na poziomie 13000 w Geekbenchu, co jest wynikiem lepszym niż komputer niejednego z nas. Aha, i jeszcze warto powiedzieć o aparacie. 64 megapiksele oraz odświeżanie ekranu 120 Hz. 10. iPhone 12. To zestawienie dzisiaj zamknijmy sobie proszę na iPhone'ie 12. Obiecuję Wam drugą część, która w zasadzie będzie gotowa, ale nie chciałbym, aby odcinek trwał 20 minut i Was zanudził. Sami wiecie, że mało kto dotrwał do tego momentu, bo filmy na YouTubie średnio wykraczające poza 10 minut oglądane są przez 6 minut, także i tak szacun dla tych, co tu jeszcze zostali. To, że Wy tutaj jesteście, odróżnia nas od telefonów Apple'a. Ich tutaj nie ma. Miała być premiera we wrześniu, no i takich. Jak Apple poinformował, ze względu na bieżącą sytuację na świecie, oni również doznali opóźnienia w produkcji i prawdopodobna data pokazania nowych iPhone'ów to połowa października 2020 roku. Mówi się aż o 4 wariantów, od iPhone'a 12, 12 Max, 12 Pro i 12 Pro Max, gdzie największy z nich będzie miał ekran 6,7 cala w OLEDzie. Mamy mieć ekran o taktowaniu 120 Hz, ale prawdopodobnie tylko w najdroższej odmianie, której cena będzie oscylowała w granicach 6, może nawet 6,5 tysięcy złotych. Analitycy twierdzą, że w telefonach znajdzie się 6 GB RAM-u, w słabszych modelach 3, a w najlepszym 4 aparaty. Warto jeszcze dodać, że 5G mają dostać tylko dwa najdroższe warianty. Także wydaje się, że będzie naprawdę grubo i to w złym znaczeniu tego słowa, jeżeli chodzi o cenę, a w dobrym, jeżeli chodzi o specyfikacje i feature'y. To wszystko w tym odcinku. Potraktujmy ten odcinek proszę jako pierwszą część. Część druga pojawi się za kilka dni, jeżeli będzie duże zainteresowanie pierwszym odcinkiem. Tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!